Nazywam się Daniel i staram się być rolnikiem regeneratywnym, tak? Odziedziczyłem kawałek ziemi, dość nieduży, który staram się uprawiać w sposób jak najlepszy, jak najbardziej wydajny, jak najbardziej sprzyjający środowisku, jak najbardziej ekonomiczny. Także dlaczego tu przyjechałem? Kurczę, chyba tak naprawdę, żeby po prostu poznać trochę więcej ludzi, którzy działają w podobnym temacie, żeby się zainspirować, żeby wymienić się doświadczeniami. Suwerenność żywnościowa dla mnie jest podstawowym prawem człowieka. No bo wiadomo, no jakby dostęp, jakby podstawowym prawem dostępu do żywności, tak, która ma być jak najlepsza po prostu, która ma sprzyjać rozwojowi człowieka, tak. Wydaje mi się, że jakby w moim konkretnym przypadku jest to fakt uprawiania tej żywności i jej spożywania. To naprawdę to zależy jakby do czego mam dostęp, tak? Jeżeli mam lokalnego sadownika, no to staram się kupować od niego, tak? Jeżeli jakby to zależy od produktu. Niestety jestem upośledzony kulinarnie. Dopiero staram się nauczyć w sensowny sposób przygotowywać żywność, którą spożywam i jednocześnie staram się to łączyć z jej uprawą, czyli jakby jestem bardzo mocno jakby zainteresowany, wkręcony w jedzenie dzikich rzeczy, bo one są najbardziej jakby takie pierwotne, jakby najbardziej witalne, tak? Najmniej przekształcone przez człowieka, no ale oczywiście nie da się żyć tylko za przeproszeniem chwastów, dlatego jakby staram się uzupełniać to pożywieniem z mojej farmy. Żyjemy w bardzo trudnych i ciekawych czasach, tak? I żyjemy, wydaje mi się, w takich czasach dużych przemian. Nie oceniam, nie narzucam, nie staram się mówić innym jakby jak oni powinni, tylko po prostu szczerze, z taką pasją mówię o tym, jak ja to robię. I to wszystko jakby to jest. I to nie antagonizuje ludzi, z którymi mam kontakt, tak? Bo jakby oczywiście, no, żyję w takim środowisku konwencjonalnego rolnictwa, które mnie po prostu otacza i wchodzę z nim w interakcję po prostu.